Państwo, nowa perspektywa finansowa 2021-2027 daje nam wiele możliwości. Przede wszystkim dobrze już nam znane zintegrowane inwestycje terytorialne, również instrument, którym jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, ale pojawia się nowy instrument, pojawiają się inne instrumenty terytorialne i myślę, że dzisiaj na ten temat wiele Państwo usłyszycie też od moich kolegów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w jaki sposób te inne instrumenty terytorialne wprowadzić w życie. Przede wszystkim pojawia się też nowy cel polityki spójności, który stawia nacisk, kładzie nacisk na inicjatywy lokalne, na te inicjatywy, które wypływają ze społeczności, z organizacji pozarządowych, ze społeczności realizowane we współpracy z gminą, z powiatem czy z samorządem województwa. Więc szanowni Państwo, myślę, że jest to też taki moment, w którym właśnie dzisiaj trzeba rozpocząć, o ile już nie zostały rozpoczęte, te prace nad właśnie kształtowaniem partnerstwa, w ramach którego chcielibyśmy realizować wspólne projekty. Kształtowaniem tego partnerstwa w taki sposób, aby po pierwsze pojawiały się wzmianki o tym partnerstwie w strategii rozwoju województwa, ale również w lokalnych strategiach, które Państwo tworzycie, będziecie tworzyć, będziecie aktualizować pod potrzeby perspektywy 2021-2027. Przede wszystkim te zapisy, które mówią o polityce spójności, rozporządzenia unijne wskazują, że co najmniej 8% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków pochodzących z tego funduszu, ma być przeznaczone właśnie na inicjatywy związane z instrumentami terytorialnymi, właśnie takimi skierowanymi na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. I szanowni Państwo, tutaj też jeszcze toczą się rozmowy w zakresie tego, ile tych środków ma być przeznaczonych w ramach regionalnych programów operacyjnych, czyli fundusze europejskie dla poszczególnego województwa, bo tak one będą się nazywać w nowej perspektywie. I te rozmowy są w tej chwili prowadzone pomiędzy marszałkami poszczególnych województw a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, ale na pewno tych środków nie będzie mniej niż 8% tego, co pokazują rozporządzenia unijne. Więc myślę, szanowni Państwo, że na pewno więcej jesteśmy w stanie zrobić dla rozwoju lokalnego, rozwoju społecznego wtedy, kiedy realizujemy wspólne projekty odpowiadające na potrzeby rozwoju danej jednostki, gminy, powiatu, województwa.